Chcesz stworzyć piękną galerię zdjęć dla Twojego klienta? Pokażę Ci, jak to zrobić w kilka prostych kroków. Najpierw kliknij przycisk utwórz, a następnie wybierz galerię zdjęć. Na ekranie czas na wprowadzenie kilku podstawowych informacji, takich jak nazwa galerii czy hasło dostępu. Na tym etapie możesz też wybrać, czy wolisz własny, czy automatyczny układ zdjęć w galerii, którą będziesz za chwilę tworzyć. Jeśli chcesz bardziej spersonalizowane ustawienia galerii, Wystarczy, że klikniesz Pokaż więcej opcji i dostosujesz galerię do siebie. Klikamy Zapisz, aby utworzyć galerię. Następnym krokiem będzie przesłanie zdjęć oraz ustawienie okładki w galerii, czyli zdjęcia, które klient zobaczy jako pierwsze po zalogowaniu się do galerii. Gdy mamy już przesłane zdjęcia oraz ustawioną okładkę, czas na udostępnienie galerii klientom. Jak to zrobić? Po pierwsze musimy opublikować galerię. Robimy to poprzez wybranie o przycisku opublikuj, a następnie wybieramy jak długo dana galeria ma być dostępna. Na podstawie okresu publikacji oraz rozmiaru zdjęć wyliczane jest kwota za galerię. Po opublikowaniu galerii pozostaje nam już tylko przesłać dane do logowania klientom. Po lewej stronie, zaraz pod okładką galerii, znajdziesz przycisk udostępnij klientom. Po jego kliknięciu pojawi się hasło i link, który możesz skopiować i przekazać swoim klientom np. wiadomości e-mail, czy wysłać dowolnym komunikatorem. I już. Teraz tylko czas na zachwyt Twoich klientów.